imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który nas tu gromadzisz, Twoich wiernych i zatroskanych o los naszej ojczyzny, jej przeszłość, jej teraźniejszość, przyszłość, prosimy Cię, natchnij swoją łaską, aby ten czas tu przeżyty był pożyteczny dla każdego z nas i dla wszystkich, wśród których pracujemy, z którymi współpracujemy. Błogosław naszej ojczyźnie, Królowo Polski, i Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj jest mnóstwo różnych teorii, opinii, filozofii. Jest cały gąszcz. Ja osobiście najchętniej sięgam teraz po literaturę faktu, o to, co się rzeczywiście wydarzy. Bo ja tego chcę zacząć, że Wrocław był mi zawsze bardzo bliski, często, że akurat wracając gdzieś po wakacjach do Polski, a to gdzieś z Francji, natknąłem się na Wrocław, tam mam rodzinę i akurat zaczęły się strajki. I wzięto mnie tam wtedy do zajezdni takiej tramwajowej ogromnej. Miałem szczęście brać udział w tym powstaniu, akurat na tamtym terenie, właśnie tego, co się potem nazywało Solidarnością. I oczywiście serce moje żyło zabiło. Była taka nadzieja w moim życiu jeszcze w czasach Gomułkowskich, pamiętam dobrze. Nadzieja na to, że w Polsce coś się stanie, a potem już taka nędza, o którą muszę przyznać się ze wstydem, że nie powtarzać. Ale miałem pretensje do Pana Boga, że w takich marnych czasach żyję. Dlaczego akurat ja mam pętać się tutaj po takiej socjalistycznej rzeczywistości? I nagle ta nadzieja, ten strajk, a potem powstanie Solidarności na serce mi było żywo i radość, tak jak wszyscy żeśmy ją dzielili, była ogromna. Kiedy spotkałem się z Ojcem Świętym, wioząc tam do niego taki list specjalny z przyrzeczeniami, zresztą z wielkimi przygodami, bo ten list oczywiście mi zabrali po drodze, ale miałem kopię, którą przewiozłem, wręczałem Ojcu Świętemu i on powiedział, tak mi patrząc w oczy, mówi, ja mówię, że właśnie solidarny, że list, że przyrzeczenia, tam wstrzymanie alkoholu dla ojczyzny. Ojciec mi powiedz im, że ja się codziennie modlę za solidarność. Wyczułem, że to, co my wszyscy mamy w sercach, tę nadzieję i tę radość, to Ojciec Święty podziela i temu błogosławi. To taki jeden fakt, tytułem króciuteńkiego wstępu. A potem dowiedziałem się właśnie o Solidarności Walczącej. Byłem na tej fali takiego entuzjazmu ojczyźnianego, patriotycznego. I sobie, Polacy lubią się dzielić. Po co to już się dzielić? Jaka tam walcząca Solidarność? Przecież to nie powinno tak być. I właściwie to jest niepotrzebne. No, trzeba było dość długo dojrzewać, żeby zobaczyć całą wielką wartość właśnie tamtych Solidarności. No, miałem pewną sympatię po Wrocław, ale myślę sobie, no, działajmy jakoś razem, z Wartym Szykiem. Okazało się, że to był mój taki piękny miraż, w którym zresztą żyliśmy wszyscy, że to rzeczywiście ta Solidarność będzie tym, czym ona oznacza, że to będzie taki potężny, wspólny, jednolity zryw całego narodu i oczywiście Panu Bogu codziennie za to można dziękować, za to wszystko, co się stało, ale okazało się, że ta Solidarność Walcząca jednak miała swój taki specyficzny rys i jak nas uczy rzeczywistość później, która powstała i nawet dzisiejsza, okazało się, że to był rys bardzo znaczący i bardzo ważny. Dlatego dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że mogę rozpocząć modlitwą to nasze spotkanie. No i chciałbym, żebyśmy trochę więcej się dowiedzieli o tym, co tutaj w zastępstwie Pana Kornela, którego wszyscy szanujemy, kochamy, będziemy mogli usłyszeć. Zapraszam. Proszę Państwa, już oddaję głos Panu Andrzejowi, tylko powiem, że Solidarność Walcząca miała w zasadzie dwa potężne ośrodki co najmniej. Wrocław oczywiście ze względu na Kornela, ale również Gdańsk, gdzie szefem był Pan Andrzej. Natomiast jeszcze jedna uwaga, którą chciałbym przytoczyć. Pan Andrzej Kołodziej był pierwszym, można powiedzieć, z członków władz związku, który odmówił współpracy z Lechem Wałęsą. Ale myślę, że o tym, o tych czasach, o tym
elementach, kiedy zostali razem z Kornelem, no, można powiedzieć, że wysłani na banicję w jakimś sensie. Już myślę, że sam osobiście opowie. Bardzo proszę, panie Żyły. Dziękuję. Witam państwa. Trudno zastąpić Kornela, tak? To jest raczej niemożliwe. Postaram się jakoś swoimi słowami tutaj trochę państwu przedstawić tą solidarność walczącą, ale tak jak opowiada o tym Kornel i no, tych jego myśli takich bieżących nie da się jakoś nauczyć i nigdzie nie są zapisane, więc to są zawsze przemyślenia Kornela autorskie. A solidarność walcząca tak powstała z potrzeby chwili, bo wtedy trudno było ludziom zrozumieć, dlaczego nagle pojawiają się dwie solidarności, o czym wspomniał ksiądz. Były to ciężkie miesiące, pierwsze miesiące po wprowadzeniu stanu wojennego i Kornel bardzo aktywnie działał w środowisku Solidarności, podziemnym środowisku Solidarności we Wrocławiu. Niewielu ludzi wie, że wtedy pojawiła się taka inicjatywa w kierownictwie podziemnej Solidarności, którą tworzyli to kierownictwo, zakładali tą tymczasową taką podziemną komisję krajową. Bogdan Lis, Władek Frasyniuk, Zbyszek Bujak. I oni pod wpływem namowy różnych ludzi zdecydowali się zawrzeć taki układ z generałem Jaruzelskim, z generałami w ogóle, o nietworzeniu konspiracyjnych struktur organizacji. Takie były ich naciski, aby tego nie tworzyć. W zamian za to obiecywali, że może złagodzą swoje podejście do więzionych ludzi. Kornel się temu, tak to w skrócie wyglądało, Kornel się temu zdecydowanie sprzeciwił i z całą grupą ludzi, ludzi Solidarności z Wrocławia nie przekonali Władka Frasyniuka, odeszli od niego i stworzyli dla wyraźnego odróżnienia linii utworzyli organizację Solidarność Walcząca. A ta organizacja Solidarność Walcząca przyjęła sobie już za cel ostateczne obalenie komunizmu i walkę o niepodległość państwa polskiego, a nie tylko o reaktywowanie Związku Zawodowego. Oczywiście popierając w swoim programie i w swoim działaniu reaktywowanie Związku Zawodowego Solidarność, ale na pierwszym miejscu wtedy stawialiśmy, pisząc program, niepodległość, a przede wszystkim uznawaliśmy, że niepodległość Polski jest niemożliwa w systemie komunistycznym. W związku z tym, jako taki warunek podstawowy, zakładaliśmy, że musimy dążyć do obalenia komunizmu w Polsce. Wtedy rok 82 powstał. Oficjalnie została ogłoszona w 82, 12 czerwca i wtedy Solidarność Walcząca po raz pierwszy wezwała ludzi do takiej bardzo wielkiej demonstracji we Wrocławiu, gdzie demonstranci opanowali część Wrocławia. Tam rzeczywiście to była chyba największa taka manifestacja, największy etap prawie walki, prawie powstańczej we Wrocławiu, ponieważ ludzie opanowali dzielnicę częściowo, skończyło się na tym, że musieli wprowadzić czołgi, żeby to spacyfikować, więc to bardzo te walki trwały, były tam bardzo, bardzo ostre. One nie są tak jakoś akcentowane ani w materiałach historycznych, ani takich filmowych, z jednego powodu, ponieważ potem zrodził się taki mit, szczególnie po 89 roku, czy 88 przy tworzeniu okręgu stało, że to była pokojowa walka o
o niepodległości. W związku z tym do przesady wszystkie akcenty jakiejś walki, żeby nie drażnić, nie pokazywać. Z drugiej strony to takie programowe wybielanie oprawców komunistycznych. Nie mówiono o walce, bo nie było z kim walczyć. Taką wersję nam przedstawiano jeszcze do niedawna, do czasu ostatnich wyborów oficjalnie. No. Jaka walka? No, było porozumienie Okrągłego Stołu i to wszystko. No, i to załatwiło całą sprawę. Najlepiej ludziom nie należało wyjaśniać, jak to się działo. Natomiast Solidarność Walcząca była wtedy organizacją głoszącą hasła niepodległości, tworząc program niepodległościowy, co się i jedyną taką organizacją największą, liczebnie najsprawniejszą działającą w latach 80. jedyną organizacją z programem niepodległościowym, która nie uczestniczyła w Okrągłym Stole. Potępiała Okrągły Stół i w czasach III RP absolutnie nie weszła do żadnych układów tworzenia władzy. Zaistnienie Kornela Morawieckiego teraz w parlamencie to jest taki symboliczny moment, bo to i ten parlament jest zupełnie inny, i ta władza jest zupełnie inna i pojawiła się Solidarność Walcząca po tym długim okresie takiego niebytu, który był takim niebytem programowym, ideologicznym, ponieważ tak jak tutaj mój przedmówca wspomniał, większa część organizacji konspiracyjnych lat 80. Kierownictwa tych organizacji na szczególnie w późniejszym etapie współpracowały w jakimś wymiarze albo z władzami politycznymi, albo rozpracowane, współdziałały ze Służbą Bezpieczeństwa, czy działały pod dyktant do Służby Bezpieczeństwa. Solidarność Walcząca była jedyną organizacją, która nie została, kierownictwo nie zostało rozpoznane, rozpracowane i do tej pory, przez wiele lat, jak się z tym spotykałem, politycy Platformy, wspominam moich znajomych, bo to ludzie, którzy wywodzili się z Solidarności jeszcze, wielokrotnie dopytywali mnie, jak to naprawdę wyglądało. Stąd często to trzeba było takie rzeczy ukrywać, bo oni szukali ludzi, oni się bali tak samo jak Solidarność Walcząca, tak samo ci politycy III RP bali się ludzi uczciwych, bali się ludzi Solidarności Walczącej, żeby ich czasem nie wpuścić w swoje szeregi. Taki przykład był do niedawna z prezesem PKO BP, panem Zbyszkiem Jagiełło, który był działaczem Solidarności Walczącej i gdzieś jak się pojawiła ta informacja, to były usilne starania, żeby go wysadzić z tej prezesury, z tego względu, że przez ostatnie lata, kiedy to rządziła Platforma Obywatelska, takie dwa ośrodki wspierające finansowo wszelkie inicjatywy patriotyczne, czy to konkursy, filmy, publikacje, to były dwie grupy finansowe, jedna Mateusza, czyli Bank Zachodni, a druga PKO BP, to nie działo się przypadkiem, to po prostu tymi instytucjami finansowymi zarządzali odpowiedni ludzie i taka była ich wola, żeby te pieniądze, które jakieś mieli do dyspozycji, po prostu wykorzystać na wspieranie tej idei niepodległościowej. I to przyniosło, jak widzimy, przyniosło jakiś efekt, bo dzisiaj ta idea taka wtedy odrzucana, idea niepodległości, walki o niepodległość, o antykomunizm, to dziś staje się jakby takim wzorcem i symbolem dla nowego pokolenia. I to jest niezwykle cenne, że pokolenie naszej młodzieży szuka
takich symboli, bohaterów, wartości swoich, na przykład wśród żołnierzy wyklętych. To jest bardzo charakterystyczne, oni się chcą z nimi identyfikować. Ja prowadzę fundację od wielu lat, Pomorska Inicjatywa Historyczna, i współpracujemy ze szkołami Trójmiasta. I wiem, jak to jest temat ważny dzisiaj dla tych młodych ludzi, ci odkrywani przez nich bohaterowie jako tacy obrońcy dobrego świata. I to są rzeczywiście wzory dla nich. I być może to jest też tak, że nie przez przypadek ta solidarność walcząca wraca dzisiaj, jest na nowo odkrywana, bo jak mówi Kornel, tą wolność od pewnego czasu już mamy, ale solidarność zgubiliśmy kompletnie. Solidarności takiej międzyludzkiej absolutnie u nas nie ma i stąd ciągle powtarzane jego słowa, czy utworzenie tego klubu, to jest powrót do idei solidarności walczącej, ponieważ to było jedno z takich podstawowych haseł solidarności walczącej z lat 80. Wolni i solidarni. Tacy chcieliśmy być, o to walczyliśmy i dzisiaj nadal uważamy, że jest to sporo na tym polu do zrobienia. I to jest dzisiaj główny cel działania Kornela w tym parlamencie. No niestety zdrowie mu jakoś już nie służy, bo ten wiek jest od ponad tygodnia, od 10 dni jest w szpitalu. No Kornel jest już po operacji lewej pasy, po zadaniach. Ma problemy tam takie krążeniowe, bo to choroba miażdżycowa wymaga takich leków rozrzedzających krew i to jest tak, także leki z jednej strony ratują, z drugiej strony trochę szkodzą i niestety musi przebywać w tym szpitalu, dopóki nie zostaną te procesy jakoś uregulowane przez lekarzy, którzy muszą mu ustawić tryb leczenia farmakologicznego, więc rozmawiałem z nim 3 godziny temu, to tak prosił, aby przeprosić i pozdrowić Państwa. No z uśmiechem mówi, że czuje się dobrze, no ale kiedy Kornel mówi, że czuje się źle, no zawsze był do dyspozycji ludzi, zawsze ludzie byli dla niego najważniejsi i nie specjalnie nie dbał o swoje zdrowie, jak tylko była potrzeba, zawsze był do dyspozycji dla ludzi, bo uważa, że to jest sens jego życia i to jest cel jego, tego co tworzy. Nie tworzy tej polityki dla siebie, nie tworzy, nie pisze, nie organizuje dla siebie, bo jemu na tym nie zależy, ale stara się pomóc ludziom. I to jest życiowy cel Kornela, aby mu jak najdłużej sił starczyło i ma dobrą opiekę, więc myślę, że jeszcze że lekarze trochę podładują akumulatory i jeszcze coś pozytywnego, dobrego wspólnie dla Polski zrobimy. Dzisiaj często spotykam się z pytaniem takim, czy to nie jest za późno, że Solidarność Walcząca zaczyna doceniać ludzi, którzy wtedy walczyli. Czy jest odkrywana? Ona jest odkrywana medialnie. Natomiast w środowisku naszym, czy tak grup politycznych, ona funkcjonuje. My, pomimo że nie mamy żadnej struktury, żadnego wsparcia oficjalnego przez lata, własnymi siłami wspieraliśmy swoich ludzi, którzy byli bez środków do życia finansowo. Pomagaliśmy jeszcze innym, tworząc takie fundacje, zbierając środki, pomagając
leczyć się ludziom, organizując zapomogi finansowe, paczki świąteczne, cały system tego funkcjonuje. W Gdyni na przykład wśród naszych ludzi jesteśmy jedynym środowiskiem, które ustanowiło, doprowadziło do ustanowienia takiego odznaczenia dla bohaterów sierpnia 80 roku. Wspólnie z prezydentem miasta Gdyni, które wręcza prezydent miasta Gdyni wszystkim osobom, które uczestniczyły w tym strajku, które odważyły się stanąć przeciwko systemowi. Tylko za to, bez oceniania, bez klasyfikowania. Z naszej inicjatywy jest ustawa Rulewskiego o o pomocy weteranom, którą tak powiem, osobiście wymusiłem na Janku Rulewskim, nawet pisząc o nim negatywnie, żeby go zmusić do pewnych działań, bo jak mi działacz Solidarności zaczął opowiadać, że ludzie, który dzięki Solidarności stał się politykiem, że ludzie nie mogą oczekiwać podwyżek zarobków, swoich dochodów, bo politycy też mało zarabiają, to tak, to jakoś ta argumentacja do mnie nie trafiała. Niestety, no tak, tak oni takie mieli podejście. I tak, wracając do Solidarności Walczącej, to jest taki, myśmy się zmagali w okresie podziemnym, byliśmy pewną taką organizacją wyizolowaną, to nie, że mało znaczącą. W którymś momencie, w 1986 roku, jak wynika z raportów, Służba Bezpieczeństwa przestała inwigilować Solidarność, przerzuciła wszystkie swoje siły przeciwko likwidacji Solidarności Walczącej. A to z tego powodu, że nie byli w stanie rozpracować Solidarności Walczącej. A już etap 1987-1988 roku, to już były zalecenia tworzenia nawet struktur, czy tworzenia własnego kierownictwa dla zmierzenia ludzi, po to, żeby przejąć jakieś działanie, wprowadzić zamieszanie w głowach ludzi. Dlatego, że te informacje dzisiaj, które widać, które mamy dostępne z Instytutu Pamięci Narodowej, a jest tego dużo, są nijakie, są mało wartościowe. To są informacje od kolporterów, od ludzi gdzieś z obrzeża, którzy na temat samego funkcjonowania organizacji, jej schematu czy jej kierownictwa nie byli w stanie nic podać. Stąd Kiszcza czy Jaruzelski znał tych ludzi, którzy ujawniali swoje nazwiska. Tak jak ja czy Kornel, w momencie, kiedy zostaliśmy aresztowani, no to byliśmy osobami dla nich rozpoznawalnymi, znanymi. I tym się wtedy chwalili. Natomiast całej reszty nie potrafili ustalić. Oni mieli jakieś tam domniemania, ale nigdy nawet w tych swoich planach, domniemaniach nie przedstawili składu kierownictwa w przybliżeniu. No to im się nie powiodło. Natomiast bardzo ich bolało to, że drukujemy ulotki w języku rosyjskim, że wysyłamy je do Rosji, że wysyłamy w języku czeskim do Czechosłowacji ówczesnej, że wysyłamy gdzieś na Litwę czy na Białoruś. I to były takie akcje spektakularne, ale jak ulotki Solidarności Walczącej pojawiły się w Mińsku, zostały rozrzucone na ulicach w Mińsku czy w Moskwie, tak, czy w języku rosyjskim w Moskwie, i to był szok. Ponieważ to wynika z raportów, które były pisane do Służby Bezpieczeństwa, zalecenia i usilne poszukiwania tego. No nie mieliśmy takiego wpływu, to była tylko taka symbolika, ale
ale chcieliśmy zaznaczyć to, że my wychodzimy również, nie myślimy tylko o sobie i że sami sobie nie poradzimy. Szukaliśmy w myśl tego słynnego apelu do narodów Europy Wschodniej, z jedynego dokumentu, najważniejszego moim zdaniem, pierwszego zjazdu Solidarności, który swoją drogą też był zasługą Kornela Morawieckiego, bo to Kornel Morawiecki przywiózł na zjazd Solidarności apel opublikowany w Biuletynie Dolnośląskim w piśmie, które wydawał wtedy opozycyjnym we Wrocławiu, wydrukowany list robotników moskiewskich, rosyjskich, zwolenników wolnych związków zawodowych, takiej grupy robotników, apel poparcia dla pierwszego zjazdu Solidarności w Gdańsku. I ten apel do narodów Europy Wschodniej powstał w odpowiedzi na ten list i był, tak jak się wydaje, najważniejszym dokumentem zjazdu, bo o wszystkich innych zapomniano, o tym jednym się pamięta. Kornel zresztą za to był sądzony w czasie Solidarności, miał proces we Wrocławiu i ponieważ razem z ten apel wydrukował również w języku rosyjskim, ale wydrukował też apel w języku rosyjskim do żołnierzy rosyjskich stacjonujących w Polsce. Także działalność w pewnym sensie te szerokie wizje Kornela to istniały już wtedy. Wtedy one się może dla ludzi wydawały, dla wielu, no, rzeczą nierealną, nieosiągalną. Ja pamiętam, wszedłem do Solidarności Walczącej trochę później, bo to pod koniec 83 roku. Ja do lipca 83 siedziałem w czeskim więzieniu. Zostałem tam w Czechosłowacji aresztowany po drugim zjeździe Solidarności. Pojechałem do Czechosłowacji, tam zostałem zatrzymany. Czesi się chcieli mnie pozbyć, bo to było dwa miesiące przed stanem wojennym, ale Polacy mnie nie chcieli. I w końcu siedziałem tam prawie dwa lata na życzenie ówczesnego prokuratora generalnego pana Czuplińskiego, co jest to jego pismo, to był jedyny taki przypadek, gdzie władze PRL-owskie, polskie wtedy zwracały się o wskazanie i wykonanie wyroku swoim obywatelom do obcego państwa. Ten dokument znajduje się w tych aktach, bo Czesi nie niszczyli żadnych akt, także to mam kopię. Wróciłem z taką wizją struktur podziemnych w Polsce, konspiracji polskiej, taką jaką znałem, czyli akowską. To tak. Takie wzory miałem, a w więzieniu siedząc prawie dwa lata miałem dużo czasu na przemyślenia, więc uciekając od tej rzeczywistości więziennej tworzyłem sobie taki obraz tego podziemnego działania w Polsce. Trochę się z tym rozczarowałem. Ja trafiłem do Gdańska, bardzo szybko po powrocie z Czechosłowacji do struktur Solidarności i do ludzi, z którymi działałem wcześniej w Solidarności. I tam ze zdziwieniem odkryłem, że ci ludzie nie chcą działać. Moi koledzy to byli liderzy wczesnego podziemia, tacy jak Bogdan Lis, Bogdan Borusewicz, Aleksander Hall, Jacek Merkel wtedy, który zajmował się sprawami zagranicznymi, Zbyszek Bujak, Władek Frasyniuk, to koledzy, których znałem z Solidarności, którzy po pierwsze zaczęli
mnie uczyć delikatnie, że nie tak radykalnie powinno podziemie wyglądać, jak ja sobie wymyśliłem. Przede wszystkim nie wolno ruszać Związku Sowieckiego, nie wolno atakować Rosji, a więc nie wolno krytykować komunizmu. My walczymy tylko o reaktywację Związku, więc nie ma mowy o niepodległości. No i nie kolportujemy, ja działałem wtedy w strukturach podziemnych Solidarności. Nie wiem, czy Państwo wiecie, istniał oficjalny zakaz kolportowania bibuły SW. Stąd my, dlatego wszelkie bibuły niepodległościowej, takie były zalecenia TKK. Przestrzegane zresztą w wielu rejonach. Oczywiście to mnie mocno zirytowało i uznałem, że takie działanie to próbowałem najpierw z tym walczyć i tam się wykłócać, no ale się okazało, że nie, ci panowie byli przekonani, że trzeba stawiać na przetrwanie, nie można prowokować, mają działać, dopóki nie dojdzie do porozumienia z władzami. Dla mnie to jakieś ten abstrakcyjne się wydawało, jakie porozumienie z jakimi władzami wtedy mogło chodzić. Natomiast już od tego momentu, jak wróciłem, to był cały czas taki trend, porozumienie za wszelką cenę z władzami. Dla mnie to było nie do przyjęcia, ale jak rozmawiałem z Bogdanem Lisem, który po wyjściu z aresztu, kiedy w Kościele Mariackim w Gdańsku, kiedy go ludzie przywitali i prawie krękali przed nim jak ten wyzwolonym więźniem politycznym, zbawcą narodu, a on się miesiąc później spotkał z oficerami Służby Bezpieczeństwa w hotelu w Gdańsku, już instruował ich, jak aresztować gwiazdę, mnie, czy ludzi, którzy działają na rzecz niepodległości. To było skandaliczne. Rozmawiałem z nim na ten temat i on mi wtedy tłumaczył, że on się spotyka z pułkownikami, bo rządzą generałowie, a pułkownicy to są ich przedstawiciele, więc ci ludzie nie widzieli nic złego w zawieraniu takich układów. Więc uznałem, że czym dalej się będę trzymał od tych struktur, tych związków, tym będzie lepiej i bezpieczniej dla mnie. Stąd natychmiast związałem się wspólnie z Kornelem Morawieckim, zorganizowałem w Gdańsku z przyjaciółmi struktury Solidarności walczącej w Trójmieście. Także w tym okresie oczywiście ten program niepodległościowy, dzisiaj to są takie rzeczy bardziej dla historyków, analityków, którzy się temu przeglądają, ale jak czasem ktoś z Państwa się tym zajmuje, proszę znaleźć na przykład tutaj w Warszawie, w tygodniku takim sztandarowym, tygodniku Mazowsze Solidarności, kiedy po raz pierwszy napisano słowo niepodległość. Po okrągłym stole. Dopiero późno, wcześniej, nawet przy rocznicach pisanie o święcie, o odzyskaniu niepodległości, o rocznicy jako zdanie, nie jako programowe, dążenie, walka o niepodległość, nie w tym sensie, ale samo używanie wyrazu niepodległość nie przechodziło przez redakcję. To jest dzisiejsza redakcja Gazety Wyborczej, więc to tak z perspektywy czasu trudno się dziwić. To jest bardziej zrozumiałe. My jednak szliśmy na przekór i tym blokadom wewnętrznym i naprzeciw całemu systemowi. I kiedy w 1988 roku znaleźliśmy się razem z Kornelem tutaj na Rakowieckiej w jednym więzieniu, Kornel był zresztą trochę wcześniej, ja później, byliśmy namawiani do wyrozumiałości dla władzy.
przygotowywani do takiego porozumienia. Wtedy wprost mówiono, że zgadza się Senior, zgadza się Bujak, zgadza się Lis. Pokazywali mi ci oficerowie, na co się zgadzają, dlaczego my jako Solidarność się nie zgadzamy. My was nie uznajemy. My nie mamy o czym z wami rozmawiać i nie uznajemy komunizmu, nie uznajemy waszej władzy, nie uznajemy waszego systemu, a to ten, to będzie się gnić winie. Trudno, taka nasza rola. Nie? Jak daliśmy się złapać, to będziemy siedzieć. Nie siedzieliśmy długo, bo ich przyciskał czas, a oni musieli coś zrobić, bo inaczej ta pierestrojka, nie było już żadnego zagrożenia. Wiedzieliśmy to siedząc w więzieniu po tych rozmowach, że oni są przyciśnięci do muru, że oni muszą na siłę szybko coś zrobić, porozumieć się z opozycją, przynajmniej z częścią opozycji, po to, żeby obronić własną skórę. My na to nie chcieliśmy przystać, w związku z tym zdjęli nam kajdanki z rąk na lotnisku we Wiedniu, bo tam lądował polski samolot. Tam całe perypetie były z tym wywożeniem nas z Polski, bo raz nas przywieźli na lotnisko, tam w obecności ludzi odmówiliśmy wejścia do samolotu, wróciliśmy z powrotem na Rakowiecką i potem wieczorem przewieźli nas już do samolotu w kajdankach bezpośrednio podstawionego na płytę bez przepuszczania nas przez lotnisko, tylko wprost do samolotu i tak nas wyrzucili. Ja wtedy próbowaliśmy to mówić o również ludziom na emigracji, tłumaczyć jaki jest stan rzeczy. Ja wtedy napisałem taki artykuł w Kulturze Paryskiej, po rozmowach z Jerzym Giedroyczem. Napisałem taki artykuł Współrządzić czy konspirować. Ten artykuł był napisany w czerwcu 1988 roku, w którym napisałem o przygotowaniach do okrągłego, do porozumienia z władzą, bo to się nie nazywało okrągłym stołem, pisząc wprost, że porozumienie zostanie uwiarygodnione przez strajk sierpniowy, który zostanie wywołany, a zakończy się tylko i wyłącznie jednym, czyli propozycją rozmów z generałem Bliszczakiem. Jerzy Giedroyć w to nie wierzył, ale nie zdecydował się tego opublikować w czerwcu. Opublikował to we wrześniu, natychmiast po tym, kiedy to się stało. Ja już byłem z powrotem we Włoszech. I tam wskazywałem ludzi głównych, którzy wezmą udział w tych rozmowach. Bardzo mnie za to opluto w tygodniku Mazowsze, ale to dziennikarze dzisiejsi Gazety Wyborczej spożywam sobie za zaszczyt. Dlatego za ujawnienie tej ich tajnej szansy. Także to dzisiaj dla nas ta kwestia taka podstawowa uporu, trwania przy swoim, trwania przy idei niepodległości, odrzucenia, całkowitego odrzucenia komunizmu była oczywista, była jasna i przejrzysta. Wiedzieliśmy, że każdy układ z komunistami przegrany, że to jest uwikłanie się, uwiarygodnianie ich brudnych, mrocznych czasów. Nigdy na to nie poszliśmy, przetrwaliśmy, pobijali do tej pory, ale przynajmniej dumni i ze swojej konsekwencji i przekonani, że mieliśmy słuszność. Dziękuję. Proszę Państwa, dziękujemy serdecznie Panu Andrzejowi. Myślę, że jeszcze trochę czasu nam zejdzie. Nie wszyscy Państwo są zainteresowani pewnie meczem. Także myślę, że parę pytań jeszcze zdołamy naszym gościom zadać. Ja pozwolę sobie pierwszy. Panie Jana bym prosił
jako tego legendarnego kapelana internowanych, więzionych, prześladowanych, żeby chociaż dwa słowa na temat swoich działań, między innymi w obozie zainternowanych w Białęce. Ale pan Andrzej, ja bym prosił o więcej szczegółów, jeśli chodzi o tę, no nie wiem, banicję, bo takie były kiedyś informacje, że chyba sklep się włączał, żeby tam z choroby ratować i tak dalej. Czy to rzeczywiście prawda, czy to była tylko plotka? Bardzo proszę o udzielenie. Ja dwa słowa, bo tutaj czekamy naszego gościa, szczególnie ja jestem na miejscu, więc już tam słyszeliśmy różne rzeczy. Ja tylko, może jedno tylko wspomnę, że co mnie bardzo zdziwiło, bo w tym całym nastroju entuzjastycznym, patriotycznym, od Solidarności, właśnie zauważyłem, że w Białęce, wtedy, kiedy tam chodziłem i jak wiadomo, tam byli przywódcy Solidarności, że już tam był podział, który mnie, przyznam się szczerze, bardzo denerwował. Bo już taka była grupa, nazwana ją kanapą, byli tam się wszyscy tacy tytułowani, ważniejsi, no i powiedzmy cała reszta, a wszyscy byli bardzo znaczący, ale mówi, co kanapa myśli, kanapa się nie zgodzi, kanapa nie chce tego, szanowni. No więc jakiś tam inny jeszcze powiedział, ja panowie, no w okopach to przecież trudno dyskutować, no. W okopach trzeba walczyć, wyciężyć, a potem będziemy sobie tam się szlachetnie różnić między sobą. Co oczywiście jest bardzo potrzebne, ale no oczywiście to na marginesie, bo ja tam byłem jako ksiądz, więc interpretowałem Ewangelię, byłem zdumiony ich chłonnością ewangeliczną, zapałem, jakim czytali Pismo Święte, przyjmowali sakramenty święte, sakrament pokuty, spowiedź, jak wiecie, nawet jednego z znanych polityków, państwo jego nazwisko wszyscy znacie, który jest Żydem, prosił o chrzest i został do chrztu przygotowany i ten chrzest przyjął. Nawet potem, gdy się ukrywał już poza więzieniem, to jako jedyny ukrywający się poprosił mnie o spowiedź wielkanocną, bo się Wielkanoc zbliżała i właśnie nie nasi wierni katolicy może tam jakoś mieli dojście do kapłanów, ale on pierwszy, proszę księdza, jest spowiedź wielkanocna, proszę bardzo. No i tam mnie różnymi troszkami prowadzili tajnymi, żebym tam z nim był. No więc skutek był. Sakrament małżeństwa udzielony też właśnie na terenie Białęki. No więc to głównie było duszpasterstwo. Ale jako, no cóż, dziecko Polski, jako Polak, też właśnie mi zależało na tym, żeby to zwycięstwo było jakimś wspólną zdobyczą. No i bardzo mnie to denerwowało i zawstydzało niejako właśnie ten fakt tych różnych podziałów między sobą. Się nie kłóćcie, wykombinujcie, co będzie, jak was tam zwolnią. A ksiądz wierzy, ja mówię, ja nie tylko wierzę, ale jestem pewny, że was tam zwolnią. Lawisza mówiłem, uważajcie panowie, za bardzo ich tam nie drapcie, bo jeszcze będziecie im pomniki stawiać. No to oni tak, nie bardzo. Mówili, że oni są od tego, żeby ich pilnować i to jest ich zadanie, no więc próbowałem troszkę ich ostudzić. Ale właśnie to jedno, że ta nieumiejętność już wtedy współpracy i podejrzana dla mnie, nie sądziłem, że to jest aż tak głębokie są te różnice, to bo człowiek tak z entuzjazmem patrzył na to wszystko, ale tam już były jakieś nurty takie, które dzisiaj są dosyć dla nas jasne i klarowne. Jedni tak, drudzy tak. No i to dla mnie było takie troszeczkę niepokojące. No i tysiące innych rzeczy, ale ja myślę, że tutaj będzie wiele pytań do naszego dzisiaj tutaj szanownego prelegenta. Tak. Tych podziałów to tak najlepiej dzisiaj widać w Europejskim Centrum Solidarności, bo tam wygląda na to, kiedy było otwierane w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, gdzie na otwarcie tego nie zaproszono nikogo z sygnatariuszy porozumień sierpniowych. To było tak. Natomiast jest tam taka wersja przedstawiona, że to środowisko korowskie, czyli ta lewica Jacek Chruń, Adam Michnik i tak dalej. To znaczy oczywiście Antoniego Macierewicza tam nie ma, chociaż faktycznie był, ale w tej wersji historycznej kiedyś, jak się spierałem z Gierenkiem, to w świętej pamięci to mi mówił, że nie pisze się historii.
historii. Nie opisuje się historii, mówiłem, że trzeba napisać prawdę, ale mówił pisze się interpretację historii. On był historykiem, więc wiedział co robić. No i tak oni to przedstawiali, taki obraz, tylko oni ten obraz Solidarności przedstawiają do tej pory w takim własnej interpretacji, natomiast wtedy oni go już tak tworzyli. Trafiło to na wielu ludzi uczciwych, szczerych, młodych, którzy chcieli zrobić coś dobrego dla Polski, dla ludzi i byli manipulowani, nie znali tych różnych wielu układów ludnych, natomiast większość tych ludzi, którzy zachowywała się nieuczciwie wtedy, w tamtym okresie, to byli ludzie powiązani z aparatem komunistycznym, no, całe środowisko korowskie, to byli działacze tamtej partii, w dużej części, którzy z tamtej partii wyszli i oni nie chcieli żadnej zmiany systemu, oni chcieli wewnętrznej reformy systemu, a w zasadzie im wystarczało, żeby ich przywrócili z powrotem do władzy. Na tym miała polegać ta cała rekonstrukcja, całe te porozumienia, do tego się sprowadzały. A to, co pytał Pan o szczegóły tego naszego wyjazdu, tam były różne takie manewry, sam prymas Gleb w tym nie uczestniczył. Najgorszą rolę odgrywał moim zdaniem w tym wszystkim, w całym później okrągłym stole. Nie wypada się lepiej mówić o zmarłych, ale trzeba mówić prawdę, Stanowski. To było nieszczęście dla nas. I ludzie go przyjmowali tak jak Mazowieckiego, jak przyjechałem z Włoch, jak usłyszałem, że ludzie mówią o Mazowieckim, nasz premier Kowalski, osłupienie ogarniało. No, ponieważ tłumaczyłem go ludziom, jedźcie do Wrocławia, do Osłynęło, tam są zgromadzone artykuły pana Mazowieckiego, który w latach 50. był gorszy od prokuratora. Gorzej oskarżał Kościół niż wcześniej prokuratorzy stalinowscy. Ale ludzie tego nie czytali. Ludzie oglądali telewizję, a Mazowieckiemu ta telewizja robiła taką opinię, o tym nie komentował. Ale Stelmachowski był człowiekiem, który został wyselekcjonowany przez Kiszczaka do dobierania ludzi, do porozumienia z nimi. I on rozmawiał z nami bezpośrednio, jak odmówiliśmy wyjazdu, przywieźli nas do więzienia na Rakowiecką. Oczywiście świadkiem tych rozmów był mecenas Olszewski, który był obrońcą Kornela Morawieckiego, który nie uczestniczył w rozmowach, po prostu przysłuchiwał się tym rozmowom, a tam nas namawiał. Głównie tym negocjatorem był Stelmachowski. On się powołał na wszystko, na episkopat, na podpierał się księdzem Oszulikiem. Oczywiście próbował nas obciążyć, że jeżeli my nie wyjedziemy, to władza nie wypuści wszystkich innych więźniów politycznych, że my blokujemy innych więźniów politycznych. Po czym po kilku godzinach poprosił Kornela na rozmowę i przedstawił mu dokumenty, znaczy rozmowę beze mnie, gdzie Kornelowi przedstawiłem dokumenty, że ja podobno jestem śmiertelnie chory na raka dwunastnicy i muszę być natychmiast leczony, a generał Jaruzelski nie zgadza się na leczenie mnie w szpitalu cywilnym. I przedstawiono to był szantaż wobec Kornela, że jeżeli nie namówi mnie do wyjazdu, to bierze odpowiedzialność za moje życie na siebie. Oczywiście Kornel wyszedł stamtąd, przyszedł i mi to powiedział, no byliśmy dorosłymi ludźmi, więc nie było problemu. Tak uznaliśmy, że no ja tak wysłuchałem tego, no wszystko możliwe. Moja siostra zmarła na raka, mając 18 lat, kilkanaście lat wcześniej, więc rzecz potencjalnie ten możliwa, oni to wykorzystali, taki element. No i tutaj pan Stelmachowski nie miał żadnych skrupułów. Co do tego ja z nim tam później rozmawiałem na ten temat, ale raczej bardzo niegrzecznie, więc natomiast absolutnie mnie nie dziwiło, rozmawiałem to przy okazji już kiedy wróciłem do w kontekście
jego roli w Senacie, a szczególnie zablokowania przyznania obywatelstwa Polakom z Kresu. To był jego osobisty udział i jego osobista zasługa, której nie należy mu zapomnieć. On to wtedy na początku lat 90. zablokował, że nie przyznaliśmy obywatelstwa Polakom w Kazachstanie. Także to powiedzmy udział w stosunku do nas, to jest tam do mnie do Kornela, to jest tam drobny szczegół w tych jego rozgrywkach, ale takich rzeczy no w jego działaniu było bardzo dużo nieuczciwych. On został odsunięty wtedy z kilku, a kiedy przygotowywano po naszym już wyrzuceniu z Polski w maju 1988 roku, na przełomie maja i czerwca został usunięty chyba definitywnie Andrzej Wielowiejski, a na jego miejsce jako człowiek bardziej spolegliwy, przydatny do porozumienia został wprowadzony Strzelnachowski. Ale to na życzenie Kiszczaka. Tak to wyglądały kulisy tego, więc no i to stąd on dobierał takich ludzi, no przy pomocy służby bezpieczeństwa, między innymi do uwiarygodnienia tego porozumienia takich ludzi jak Frasyniuk, Bujak czy Lis, kilku innych ludzi z Solidarności, którzy byli znani z pozytywnej działalności w podziemiu, dostali parę nagród w walucie kolorowej i stali się biznesmenami. Tu przestał ich interesować związek. Tak to się wtedy odbyło. Zresztą Andrzej Rospochowski chyba w ostatnich dniach napisał taki list do Frasyniuka, wzywający go, żeby wyjaśnił, jak to się stało, że biednego człowieka prześladowanego w podziemiu, bez pracy, bez środków do życia, stał się nagle potentatem w dziedzinie transportów w Polsce, jeśli chodzi o prywatne firmy transportowe. No, wielokrotnie ruszaliśmy ten temat, żaden z nich tego nie wyjaśnił. Znaczy, procedura jest znana dzisiaj, to, no ale to był sposób na oszukiwanie i ogłupianie ludzi. No, bo, także to były takie no, mechanizmy działania wielostronne. No, jednych szantażowano, innych kupowano, a ludzie widzieli obrazek, który wtedy media przedstawiały, taki, jaki chciała władza. Jeszcze parę pytań na to zdążymy. Pani Teresa, proszę uprzejmie. Jakie były działania i reakcje Frasyniuka, Bujaka, Lisa, Wałęsy wobec powstającej Solidarności Walczącej i później, kiedy powstała, i wobec konkretnie, wobec pana Morawieckiego i wobec pana? Działa. Nasze były czysto ludzkie w stosunku do nich. No, my ich traktowaliśmy jako kolegów z Solidarności. Docierały do nas różne takie informacje, tak jak mówiłem, o zakazie kolportowania naszej bibuły, o takich rozpowszechnianiu plotek na temat naszej działalności. No bardzo nieprzyjemne to tak. Ale to było to robione, że tak powiem, pokątnie. No, nie było to robione oficjalnie. Znać się tak między sobą, żeby ludziom
nie żagliliśmy się, nie powtarzaliśmy tego. Ocenialiśmy niektóre działania bardzo źle. Wewnętrznie czasem, ja kiedyś już o tym pisałem, że niektórych naszych kolegów z podziemia musieliśmy się obawiać bardziej niż służby bezpieczeństwa. Niestety były takie działania, gdzie ja o Michniku pisałem o takiej formule, którą on stosował moralnie uzasadnionego donosu, to znaczy mówił o czymś działalności podziemnej albo gdzieś ukrywał w mieszkaniu, o którym wiedział, że w tym mieszkaniu jest podsłuch. Tak postępował w stosunku do mnie, jeździł po Trójmieście, przyjeżdżał do Gdańska, spotykał się z moimi znajomymi na rozmowy w mieszkaniach na podsłuchu, usiłując wyciągnąć od nich informacje na mój temat. No bo to jak to, ale Michnik dla Kiszczaka. Źródłem 100% wiarygodnym. Tak to było. No niestety w którymś momencie te rozgrywki dla tych ludzi, którzy chcieli pójść, ja nie mówię o działaniu organizacyjnym, o struktur, bo to, ale takich ludzi indywidualnie jak Adam, Michnik czy paru innych, którzy działali dla Kiszczaka, działali dla tamtego systemu, nie cofali się przed niczym. Więc no, oni, dla nich obrona władzy była obroną ich interesów i wzajemnie. No, my byliśmy dla nich zagrożeniem. Chcąc niepodległości Polski i obalenia komunizmu, byliśmy takim samym zagrożeniem dla tej lewicy, tej lewackiej części opozycji, jak dla komunistów. Zresztą to dzisiaj te kwestie, te postawy i obrona tych racji, no to jest jawne, bo to widać, kto po której stronie stoi. Tak. A co na to Wałęsa? No i ja się Wałęsą nie zajmuję. Ja Wałęsę, z nas się dowiedziałem się o tym, że Wałęsa jest agentem w wrześniu po strajku. Dwa tygodnie wiedzieliśmy, że jest teczka. Archiwum i próbowaliśmy kupić część dokumentów przynajmniej. Okazało się, że człowiek, który pracował w tym archiwum, zanim się zdecydował sfotografować te dokumenty, to teczka została przejęta przez szefa bezpieki. W którym roku? W 80. To było dwa tygodnie po strajku. Zgłosili, bo ludzie go rozpoznali. Poza tym zgłosili się ludzie, którzy go pamiętali z 70 roku, przynieśli mi fotografię. Ja się zajmowałem takimi sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego w związku. Też wyłapywaniem agentów. Stoczniowcy i jego koledzy, którzy przynieśli fotografię. Wałęsa przemawia z Komendy Miasta do robotników. Wtedy poznałem prawdziwą Wałęsę. Oni mi napisali oświadczenia, że on ich rozpoznawał na komendzie Ubecji w Gdańsku w 70 roku, że w wyniku jego rozpoznawania oni mieli nieprzyjemności, byli pociągani do odpowiedzialności. I takie rzeczy, to była podstawa do tego. Nie mogliśmy zweryfikować tego, te dokumenty nie wróciły do archiwum gdańskiego, bo pojechały do Kiszczaka, teraz pani Kiszczakowa je tam odkopała. Jeśli to zrobię uczciwie, to chwalę. Bo się skończą dyskusje, a ten. I rozmawiamy z Wałęsą na ten temat na wiosnę, zarzucając mu to, kiedy atakował Anię Walentynowicz, chciał wyrzucić Solidarności i stałem w obronie Ani Walentynowicz, zażądałem, że wyjaśnił swoją rolę w 70 roku. Wtedy tylko odpowiedział, że każdy może się kiedyś w życiu pomylić i wyszedł na tym się nie ten. Ale że tak zaprzestał wojnę z nami, bo wiedział, że coś jest na rzeczy. Ja w końcu w lipcu 81 roku ja byłem wtedy cały czas zastępcą Lecha Wałęsy w Gdańsku, na miarę taki mam epizod w życiu też niestety. Ale taka była kolej rzeczy. Nikt nie przypuszczał, że to tak zły człowiek. Ale kiedy Wałęsa zażądał odjazdu regionalnego prawa takiego wyłącznego zarządzania związkiem, władzy absolutnej nad związkiem, uznałem, że to jest niedopuszczalne i
rzeczy na ostrzec ludzi. I wtedy powiedziałem pierwszy raz publicznie w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni w lipcu do kilku tysięcy ludzi, że Lech Wałęsa był, współpracował z milicją komunistyczną, wydawał ludzi w 70 roku i że są na to. Na te dokumenty, co napisałem na piśmie, to wtedy powiedziałem też, że nie będę kandydował w Solidarności, że rezygnuję z funkcji, znaczy nie chcę być zastępcą Lecha Wałęsy, bo nie chcę być długopisem w ręku agenta. I to tak od tego czasu ta informacja pochodzi. Niestety Wałęsa był wtedy przez media komunistyczne kreowany na jedynego wodza noszonego na rękach. Nie sposób było przebić się z tą informacją do ludzi, a on był dla nich wygodny, bo był w ich ręku. Oni swobodnie nim manipulowali do końca. Najgroźniejsze to było w czasie prezydentury, co znamy ten fakt odwołania rządu Jana Olszewskiego, ale to tak myślę, że historycy powinni się pochylić nad tym trochę bardziej, bo tam jest poważniejsza sprawa w tle, bo przyczyną odwołania rządu Jana Olszewskiego było to, że się przeciwstawił podpisania porozumieniu Wałęsy z Moskwą wtedy, na mocy którego chciał oddać część terytorium polskiego we władanie służb sowieckich. Chodzi mi o byłe bazy sowieckie na terytorium Polski, co miało zablokować przystąpienie Polski do NATO. I gdyby Jan Olszewski wtedy nie zaprotestował i Wałęsa podpisał to porozumienie, to nie bylibyśmy dzisiaj w NATO. Zresztą nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale jeśli ktoś z Państwa śledził wtedy działania polityczne Wałęsy jako prezydenta, dwa miesiące wcześniej przeciwko Janowi Olszewskiemu zgłosił taki projekt w Niemczech NATO BIS. To była reaktywacja Układu Warszawskiego. To miało być NATO bez NATO. To tak zdanie Wałęsy, prawda bez prawdy. Nie, to tak, mniej więcej to takie jego tłumaczenie. I to na szczęście się nie powiodło, ale to znaczy, ja myślę, że za to kiedyś, znaczy to jest taki przyczynek do tego, żeby Wałęsę postawić przed Trybunałem Stanu i do tego się ktoś, bo wszystkie dokumenty są, ktoś od prawa międzynarodowego powinien się przyłożyć, bo to jest w kategorii uzależnienia prawa międzynarodowego, bo prawie zwyczajowym międzynarodowym jest coś takiego, że gdyby Wałęsa nawet nielegalnie podpisał to porozumienie, gdyby podpisał to porozumienie, a rząd polski, wiedząc o tym, że Wałęsa podpisał, nie mając uprawnień do tego, bo rząd wcześniej mu zabronił, to po pół roku, gdyby rząd nie zaprotestował, to po pół roku to obowiązywałoby normalnie jako, znaczy zostaje uznane w myśl prawa międzynarodowego jako zgoda rządu, zgoda państwa na taki akt i wtedy byśmy byli w kropce. Za cenę zatrzymania tych wszystkich zmian, przemian, rozliczania w Polsce komunistów i tak dalej, bo żaden rząd potem tego nie podjął, nie było dekomunizacji, nie było rzeczy, no, ja uważam najważniejszych, no, zmiany na uniwersytetach, dekomunizacji. Pierwsi, którzy protestowali przeciwko lustracji i dekomunizacji, byli profesorowie. Ja czytałem te akta, ich jak donosili wzajemnie na siebie. To jest żenujące, że tacy ludzie uczą dalej, no uczą dla nas i w ogóle, że uczą ludzi w Polsce, bo spora część z nich awansowała tylko i wyłącznie na podstawie za donosy, a te donosy nie były nawet donosami politycznymi, to były donosy obyczajowe na temat prowadzenia się tak zwanego złego, kochanek, innych rzeczy, obrażania żony, wulgarnych słów i ten picia alkoholu, czy tak, żeby tylko komuś podłożyć nogę, po to tego, żeby uzyskać własny awans. I ci ludzie do tej pory trzymają nasze uczelnie w ryzach. I to, czego my mamy oczekiwać od
studentów. Ja sam studiuję jeszcze w tym wieku, kończę Akademię Marynarki Wojennej, Bezpieczeństwo Narodowe i to, co nam przeznacza, widzę, to tak. Niestety tam są jeszcze wykładowcy, to co robi minister obrony Antoni Macierewicz, co zrobił z tą uczelnią, to jak najbardziej wskazane ze wszystkimi uczelniami wojskowymi. Tam są ludzie po szkołach moskiewskich, którzy mówią o Związku Radzieckim i o doktrynie Jaruzelskiego. Z marzeniem w oczach. Tak, nie, no oni czekają. Jeszcze są niestety, są jeszcze tak, to czas najwyższy. Jest tylko ja tak. Bo nie śmiałem. Nie, to trzeba bardzo wskazać. Nie trzeba tak. Czy można? Kto z Państwa jeszcze chciałby zapytać? Ja chciałem. Mamy trzy głosy. Pierwszy jest Pan w okularach, Pan drugi w okularach. Ja mam dość donośny głos, można? Proszę przejechać. Głos będzie, Pan mówi, bo nie wie jak grać. Dobrze. Więc... Ja nie proszę o odpowiedź, tylko mam taką króciutką uwagę. Otóż wszyscy wiemy, co się w Polsce stało. Majątek narodowy przez te 25 lat został wyprzedany i częściowo rozkradziony przez ludzi niegodnych. I teraz jest taka sytuacja, że można myśleć o jakiejś perspektywie naprawie tej sytuacji, ale mi się wydaje, że bez zrobienia tego, co zrobili Czesi, Słowiacy, Węgrzy, Niemcy, bez opublikowania grubej książki, w której by byli wypisani wszyscy oficerowie prowadzący i ich, że tak powiem, tajni współpracownicy, my się do tej sprawiedliwości nigdy nie dokopiemy i nigdy tego nie wyprostujemy. To jest mój pogląd. Ja nie proszę o odpowiedź, bo być może by była dla Pana bardzo niewygodna. Jest jeszcze inna sprawa. Dopóki majątki w Polsce są w takich rękach, to po prostu proszenie ludzi, po prostu ci, którzy są na emigracji, Polaków, żeby przyszli ze swoimi majątkami do Polski, no jest bardzo niebezpieczne, dlatego że oni mogą zostać po prostu ograbieni i puszczeni z torbami, ci nasi polonusi. Tak sobie to wyobrażam. Dopóki nie ujawnimy wszystkich tajnych współpracowników, będziemy po prostu cały czas jak taki wóz, który nie może z błota wyjechać i tylko mu buksują koła. Dziękuję. Ja mam pytanie do Pana Andrzeja. Czytałem w Gazecie Warszawskiej 3 lata temu taki ciekawy artykuł Jadwigi Chmielewskiej o Konfederacji Warszawskiej, Konfederacji Polskiej. Jestem ciekaw, co Pan wie o tej inicjatywie. To chyba 10 lat. Był taki zjazd w Uchołazach opozycji takiej właśnie prawdziwej, powiedzmy sobie, polskiej z zagranicy. Potem tam było pisane o deklaracji łódzkiej tak zwanej. No i ta konfederacja gdzieś się szerzy. Ja szukam, nawet byłem ma jakieś odnogi, warszawska, śląska, inna. I to są struktury takie, jakbym powiedział, quasi podziemne, quasi nielegalne. Oczywiście tak nie można całkowicie stworzyć. Ale tam się doczytałem, że ta Jadwiga Chmielewska to coś wspólnego z Solidarnością walczącą właśnie ma. I tam było kupę ciekawych rzeczy, jak odtwarzać elity, jak znajdować tam sobie tego. Bardzo ciekawa rzecz to była. Co wiadomo na ten temat? Może jeszcze ostatnie pytanie, to będzie już koniec. Bardzo proszę Państwa. Ktoś ma pytanie? Z podziękowaniami i życzeniami zdrowia dla Pana Marszałka Morawieckiego, z podziękowaniami za całą pracę całej Solidarności Walczącej. Ale moje pytanie jest o przyszłość i ono nawiązuje do tego, co poprzednik powiedział. Czy to czasami nie jest zadanie na dzisiaj dla Solidarności Walczącej, dla małego koła, nowego, poselskiego klubu, żeby zająć się deagenturyzacją, deaparatyzacją i dekomunizacją, która jest potrzebna, żeby reformy wspomóc, żeby oczyścić zarówno sądy, uniwersytety, życie publiczne i nie tylko od byłych TBU, nie tylko od byłych prowadzących, jestem za, ale także od byłych aparatczyków każdego szczebla, a na końcu także od byłych członków, wszystkich
organizacji PZPR, ZSL, SD i Młodzieżówek. I przepraszam, do mnie nie trafiają argumenty, że ich było kilka milionów, ale 30 kilka milionów nie było w tych organizacjach. I nie rozumiem tej, znaczy ja rozumiem, że PiS się teraz etatyzuje i trochę mu niewygodnie się zajmować tak głęboką dekomunizacją. Ale czy to nie jest zadanie właśnie dla Solidarności Walczącej? Korzystając z okazji, dziękuję za rys historyczny, o którym to chciałbym i tak wiedział, ale nie o to, rozwinięty z właściwych ust. Ja mam pytanie, czy można dzisiejszych działaczy Solidarności Walczącej, którzy zajmują intratne stanowiska też w dzisiejszym rządzie, czy można doprowadzić do tego, żeby pozostało po tamtym rządzie, który odszedł w październiku i po tamtym prezydencie, zlikwidować artykuł czy dekret prezydencki prezydenta Komorowskiego, który został 1066. Dekret ten wskazuje wyraźnie, że u nas jest służba. Jakie służby chcą, tak sobie mogą rządzić. CIA, KGB, GRU, Mossad i HGW jeszcze kto. Dopóki się tego nie zlikwiduje, nasza dzisiejsza niepodległość jest kulawą i to taką na trzy nogi. Dziękuję bardzo. Swoje obszary, mam nadzieję, chociaż odnośnie agentów, my tych agentów ujawnimy, w sensie ktoś to dopiero zaczyna. To jest tak, to nie jest praca dla koła, koło jest za małe, za słabe, do tego potrzeba znacznie większej siły. Planuje minister Ziobro reformy w sądownictwie, to jest podstawa, bo bez tego nie ruszymy. Ja sam mam od 5 lat proces w sądzie za to, że mam na stronie fundacji napisane o agencie, że był agent. No i ten, no, może do sądu się procesuje, niech się procesuje. No ale niestety, a sąd nic z tym nie robi, te sądy są po prostu niewładne. Trzeba to zmienić. Takie pytanie, jak najbardziej jestem za ujawnieniem wszystkich agentów. Znaczy musi być gdzieś, nam zabrakło na początku lat 90. tego rozdziału, co jest dobre, co jest złe, tej granicy. I dzisiaj ja mam wiele spotkań z młodzieżą w ramach pracy w tej fundacji, takiego współdziałania. I naprawdę z trudem muszę się namęczyć, żeby wytłumaczyć, dlaczego akurat tamta część Solidarności była zła, a ta jest dobra, a ci ludzie przecież oni też wyszli z Solidarności, bo to nie każdy chce znać w szczegółach. W związku z tym ja myślę, że tutaj dość istotny jest ten zbiór zastrzeżony, dotyczy on polityków, żadnych dzisiaj już funkcjonariuszy wywiadu spokojnie można wyjąć, a tylko tych agentów, którzy pracowali dla służb zagranicznych, bo to wtedy nikt by nie chciał z nami współpracować, jeśli chodzi o wywiad. Natomiast naszych rodzin, ja mówię o cudzoziemcach, agentów, nawet bezwzględnie ujawnić, no bez względu na to, jakie pełnili funkcje i w jakim rządzie. No ponad 200 tysięcy. W tym zbiorze zastrzeżonym nie ma tyle, ale ten mechanizm po utworzeniu Instytutu Pamięci Narodowej to był taki, że pierwszy szef tego instytutu, wszystkich kolegów partyjnych, którzy się okazało, że byli agentami, chował do zbioru zastrzeżonego, żeby nie było dostępu, a oni funkcjonują do tej pory. I ja mówię o tych ludzi, tak. I to trzeba po prostu wszystko wysypać. To jest tak, kiedyś to robił Tadeusz Mazowiecki jako premier, czyścił akta i też kazał umieszczać tym niektórym generałom, których teraz minister obrony ten delikatnie odsuwa na bok, to pan Tadeusz Mazowiecki czyścił akta.
to samo robił Kieres, no oni chronili sami siebie. I to jest bezwzględnie no, do ujawnienia, bez tego my nie ruszymy z miejsca. Dzisiaj jest sytuacja gorsza znacznie, ponieważ właścicielami Polski są dzieci komunistycznych momentów. I my się zderzamy, no oni mówią wprost, no, że no co, dzieci nie mogą odpowiadać za błędy rodziców. Nie. Dzieci są wspierane przez... No, ale to są struktury z tyłu za nimi, które... To są te były struktury, które już nie działają oficjalnie, ale wspierają ich swoimi powiązaniami, całym zapleczem intelektualnym. I oni po prostu na tej zasadzie funkcjonują. I bez tego, dopóki my tego nie połamiemy, to nie staniemy się normalnym państwem. Nie staniemy się normalnym narodem. Trzeba to jak najszybciej i jak najbardziej zdecydowanie przeciw, bez względu na koszty, bo tutaj koszt społeczny jest znacznie więcej niż te koszty finansowe, bo to przechodzi z pokolenia na pokolenie. I my naprawdę musimy tę sprawę wyjaśnić. Idzie w dobrym kierunku. Ja na wstępie, że wolni od jakiegoś czasu jesteśmy, a solidarni absolutnie nie. I to stąd kolejna partia, którą zakłada, mimo problemów ze zdrowiem, chyba wszystkie siły poświęci na właśnie realizację tej idei wolnej i solidarnej nadal, bo uważa, że jest to jak najbardziej aktualne i potrzebne. Zresztą Państwo znacie wypowiedzi Kornela. On tutaj nie ma, że tak powiem, u niego jakiegoś pola na dyskusję. No, musi być to wszystko uczciwe, transparentne, jasne i my musimy zacząć żyć w uczciwości, a nie w półprawdach, bo te nie do końca wolne, czy nie do końca prawdziwe, albo nie do końca uczciwe wybory, no to nie są uczciwe, no są po prostu nieuczciwe. Ja od początku nie mogłem się pogodzić, kiedy zakładaliśmy Solidarność, kiedy przyjechał Mazowiecki z Gierębiem i usiłowali ludziom wmawiać ideę mniejszego zła. Mniejsze zło jest złem, no po prostu, no nie ma, ale ludzie tak to sobie tłumaczyli, a potem to przejmowali i tak. I tak to pozostało. No nie ma, musimy wrócić do tych jasnych, czystych zasad, na których ta Europa urosła, za wartości chrześcijańskich, jasnych, precyzyjnych. One są opisane od setek i tysięcy lat i tego się powinniśmy trzymać, bo dobrze na tym się chodzić. Proszę Państwa, powolutku zbliżamy się do końca. Zanim się rozejdziemy, to jeszcze poproszę ojca Jana, żeby nam na koniec w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za spotkanie, za słowa prawdy, za tę inspirację, którą otrzymaliśmy w światach Twojego Ducha. Prosimy Cię za naszą ojczyznę, aby była czysta, Boża, Chrystusowa, wolna od przewrotności i zakłamania. Łączymy się też w tej chwili z ofiarą pana Kornela Morawieckiego, z jego cierpieniem, polecamy go Matce Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych szybków, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Wspomożenie wiernych, módl się za nami, uzdrowienie chorych, módl się za nami. I za naszego prelegenta dzisiaj, za naszego prezesa, który prowadził, za wszystkich obecnych,
zwłaszcza tych, którzy zabierali głos, łączyli się, tworzyli to spotkanie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Proszę Państwa, nim się rozejdziemy, to oczywiście musimy gorąco i serdecznie podziękować naszym gościom.